Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maria. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maria rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego to święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maria: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Od niedawna, może półtora roku, dwa lata, jesteśmy sąsiadami, bo jesteśmy z parafii Niemysłowskiej, mieszkamy niedaleko. Zacznę od najważniejszego dla mnie wydarzenia w moim życiu. Był taki czas, w którym zwaliło się na głowę wiele rzeczy i jakiś taki marazm, otępienie takie z powodu różnych trudnych życiowych sytuacji. Bardzo długo, pamiętam, trwałem wtedy na takiej modlitwie o prośby o małżeństwo, o dar rodziny. 7 lat modliłem się tak świadomie o taki cud Boży i z tym cudem mogłem tutaj dzisiaj przyjechać z moją żoną i czwórką naszych skarbów. A wtedy rozpoczęło się nasze spotkanie z Weroniką. Ja nie wiedziałem, że to już się zaczyna, ten cud wtedy. I nie za bardzo się układało. Ja byłem świeżo też po śmierci taty, który zmarł na raka. I no takie prawie, że depresyjne stany. Wieczorem trwałem w takim otępieniu, czekając tylko aż zmęczony zasnę. Chociaż za dnia miałem bardzo dużo radosnych przeżyć. Służyłem Bogu i ludziom w jakiś sposób, który dawał wiele radości. To wieczory właśnie były takie, że czekałem po prostu, aż się zmęczę i zasnę. I w taki właśnie wieczór, w niedzielę Bożego Miłosierdzia, przyszedł Pan Jezus. A wyglądało to tak, że patrzyłem się w ścianę, tak leżąc już na łóżku i czekając, aż w końcu mi się powieki zamkną. Kiedy w moim pokoju zrobiło się jasno, Bóg przygotował mnie do tego spotkania jeszcze na mszy świętej, bo bardzo mocno uderzył w moje serce Ewangelią z dnia o świętym Tomaszu,
który bardzo chciał dotknąć ran Jezusowych, żeby potwierdzić, że to On się ukazał apostołom. I dał mi Jezus wtedy takie wielkie pragnienie błogosławieństwa dla tych, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I ja, kiedy doświadczyłem tego, że to jest właśnie spotkanie z Bogiem, natychmiast zamknąłem oczy. Wiedziałem, że jakby dostałem świadomość. Było to odczucie ogromnej miłości. Miłości, której wcześniej nie doświadczyłem. Pokoju i radości. Na łóżku zerwałem się na kolana i lały się ze mnie łzy w takiej ilości, że po chwili brodziłem kolanami we własnych łzach. Zaciskałem powieki i patrzyłem na taką silną światłość, jak patrzy się na słońce na plaży, kiedy są czerwone powieki od słońca. Pan Jezus dał mi w sercu takie zrozumienie, jakbym usłyszał też jego głos, że mogę otworzyć powieki. A ja prosiłem, tak jak wcześniej bardzo już zapragnąłem, prosiłem Jezusa, aby mógł mieć zamknięte oczy. Prosiłem w sercu bardzo mocno o to błogosławieństwo dla tych, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Dostałem też takie zrozumienie, że mogę prosić Jezusa o cokolwiek chcę teraz. I bardzo mocno musiałem się wysilić, żeby odsunąć gdzieś tam w tył głowy prośbę, którą już wypowiadałem 7 lat o małżeństwo, żeby nam się z Weroniką udało, żebyśmy byli małżeństwem, żeby Bóg błogosławił nam w potomstwie. I z całej siły poprosiłem o silną wiarę, żebym całe życie przeżył silną wiarą. Poczułem się położony przed Pana Jezusa do łóżka. Z powrotem zasnąłem z takim uśmiechem, jaki miałem cały czas na twarzy. I rano, kiedy się obudziłem, zerwałem się na kolana z powrotem, pytając: Jezu, czy to byłeś Ty? I tak zadawałem Jezusowi to pytanie w kółko, jak niekończącą się litanię na mszach świętych. Po przyjęciu Pana Jezusa zawsze słyszałem w sercu odpowiedź Jezusa, że to był On. Bardzo szybko to się jakby zaczęło potwierdzać w życiu. To był kwiecień, no bo to tydzień po Wielkiej Nocy, a w lipcu 31 staliśmy już z Weroniką przed ołtarzem, ślubując sobie miłość i wierność małżeńską. I zaczęła się nasza wspólna droga. To, o czym teraz opowiadam, świadectwo spotkania bliskiego z Panem Jezusem, było we mnie niewypowiedziane nikomu. Na początku w ogóle nie wiedziałem, komu mógłbym opowiedzieć o tym spotkaniu i z czasem po prostu to w sobie zagrałem. Po 2 latach naszego małżeństwa pojawiły się trudności w naszej relacji. Było nam ciężko. Naprawdę zaczęliśmy, no widzieliśmy, że czas prosić o pomoc. I w różnych kierunkach prosiliśmy o tę pomoc. Z jednej strony do psychologa, z drugiej strony do ośrodka pomocy duchowej w Łodzi. Tam też miałem takie spotkanie z psychologiem chrześcijańskim, która to pani psycholog, na którymś spotkaniu z kolei, na którym w zasadzie ja tylko mówiłem, opowiedziałem o tym spotkaniu z Panem Jezusem. Wydobyła to ze mnie w końcu i jakby wtedy się ucięły te spotkania nasze z psychologiem. Jakby to wszystko było dane po to, żeby wiedzieć. Pani psycholog podziękowała za to świadectwo i zaraz później tym świadectwem mogłem się podzielić w kościele ojców jezuitów, gdzie odbywają się msze z modlitwą uzdrowienia, o czym całe życie nie wiedziałem wcześniejsze. Mieszkałem bardzo blisko tego kościoła i to tak jakby obok mnie działy się wielkie cuda, których ja nigdy nie widziałem. Tak rzeczywiście też przeżywałem swoją wiarę, że Bóg słucha naszej modlitwy w taki sposób, że jak my się tutaj modlimy, to leci gdzieś tu nad ołtarzem poprzez ręce kapłana i w górze słucha Pan Jezus naszej modlitwy.
w tym momencie zmieniło się wszystko. Doświadczyłem, że Jezus stoi tutaj faktycznie obok nas, jak 2000 lat temu i działa cuda i znaki i leczy, uzdrawia chorych. Zobaczyłem później to wiele razy, bo już na tych mszach z modlitwą o uzdrowienie zostaliśmy z żoną. I tam co ostatni poniedziałek miesiąca dzieją się właśnie takie rzeczy. Jezus uzdrawia konkretne osoby z konkretnych chorób. Te osoby idą do ołtarza opowiedzieć o swoim uzdrowieniu. Poruszyło na mnie bardzo uzdrowienie, wskrzeszenie dzieciątka. Przyjechała pani doktor na taką mszę z modlitwą o uzdrowienie w niedzielę. Dwie te msze święte są. Ostatni poniedziałek miesiąca i niedzielę poprzedzająca ten ostatni poniedziałek. Prosić o cud, ponieważ w szpitalu opiekowała się mamą, której w łonie zmarło dzieciątko. I ta pani doktor, bardzo przejęta, przyjechała z wiarą prosić o cud. Wcześniej, zanim wyjechała na mszę, prosiła, ponieważ nie dawała szansy sama temu, że to dziecko zmarło. Więc poprosiła lekarzy ze szpitala wszystkich i z zaprzyjaźnionej kliniki. Wszyscy potwierdzili zgon dziecka. I ta mama, ta pani doktor pomimo wszystkiego przyjechała na mszę z modlitwą o uzdrowienie prosić o cud dla tego dziecka. Kiedy wróciła po mszy z modlitwą o uzdrowienie, przyłożyła stetoskop, usłyszała bijące serduszko. To dzieciątko żyje. I Jezus dokonuje takich cudów teraz. O tym się można przekonać, po prostu włączając transmisję z tego kościoła i oglądając choćby jedną taką mszę, albo historyczną, albo ta, która będzie teraz. I nam padł kawał życia podobnego kalibru. Nasze jakby uzdrowienie małżeństwa no bardzo szeroko Pan Jezus i Maryja działała, żeby nas ocalić, małżonków i rodzinę całą. Pan Jezus spowodował, że wyjechaliśmy z Łodzi, z naszego środowiska, w którym trudno nam było wzrastać w wierze, na Dolny Śląsk na kilka lat. Przed wyjazdem Maryja, bardzo wielki konkret, wypowiedziała do mnie, kiedyś się spóźniłem na mszę do spowiedzi w archikatedrze łódzkiej, a grzałem tam, bo nie dochowałem wierności takiemu ofiarowanemu postowi sierpniowemu, abstynencji za tych, którzy mają z alkoholem problem. I Maryja powiedziała konkret, całą tą mszę musiałem czekać i godzinę po mszy do spowiedzi. Stojąc przy ołtarzu Matki Bożej Różańcowej, usłyszałem bardzo ciepły, kobiecy, ale bardzo stanowczy głos. Ofiaruj Jezusowi abstynencję do końca życia. No i zaraz od razu pokazywałem Maryi, Maryjo, ale jak w takich sytuacjach dochować wierności takiemu postanowieniu. Pokazywałem Maryi konkretne sytuacje przyjęcia, spotkania z przyjaciółmi. I Maryja na wszystkie te moje jakby wyobraźni ukazywane sceny, Maryja to wszystko zabierała. To jakby ulatywało z mojej świadomości. Doświadczałem uwolnienia podczas mszy. A po mszy, trwając na modlitwie przed tabernakulum, prosiłem Jezusa, aby przyjął taką ofiarę. I usłyszałem po godzinie takiej modlitwy, że Jezus mówi do mnie, że będzie moją siłą. Maryja bardzo często prowadziła nas przez cudowne takie Boże interwencje i jej. I pokazywała nam, jak jest blisko, właśnie dając nam łaski w jej święta, w jej uroczystości. To ślubowanie Panu Jezusowi takiej abstynencji też się odbyło w uroczystość narodzenia
Najświętszej Maryi Panny. Później trafiliśmy do wspólnoty modlitewnej Mocni w Duchu. Oni tam posługują właśnie u jezuitów na Sienkiewicza w Łodzi. Jako świeccy, którzy uczestniczą bardzo aktywnie w tej mszy z modlitwą o uzdrowienie, to oni wypowiadają słowa poznania, kto w tym momencie doświadcza uzdrowienia, kogo Jezus teraz dotyka. Dostają taką łaskę, że wiedzą, no i też odwagę, żeby to wypowiedzieć przez mikrofon. Potwierdza to się w ten sposób, że przychodzą ludzie, o których oni powiedzieli, aby dać świadectwo, że zostali uzdrowieni. Trafiliśmy na takie rekolekcje, seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym, na których to rekolekcjach Pan Jezus pokazał, że mamy na ten Dolny Śląsk jechać i jeszcze mamy się udać do arcybiskupa po potwierdzenie. I taka rozmowa z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim, ówczesnym metropolitą łódzkim, się odbyła. On potwierdził to wszystko i udzielił nam swojego błogosławieństwa. Dostaliśmy też łaskę zobaczenia, jak Jezus działa przez naszą modlitwę, przez nasze ręce. Na Dolnym Śląsku modliliśmy się pewną grupą osób. Powstawała wspólnota modlitewna. Jedna z członkiń uderzyła się na cmentarzu w głowę o kamienny krzyż. I w tym momencie bardzo mocno, boleśnie przygryzła język. Tam nie dało się zatamować krwi. Pogotowie i w szpitalu zobaczyli wielkiego guza na końcu języka. Okazało się, że to jest nowotwór złośliwy i stadium takie, które nie kwalifikowało Agnieszki do przeżycia. Dostała tam wyliczony czas życia, niedługi. I w zasadzie tylko kwalifikowała się do opieki paliatywnej, do uśmierzania bólu. Nie było szans na operację. Zawieźliśmy do Agnieszki, do szpitala, podręczniki ojca Józefa Kozłowskiego, jezuity, który rozpoczął tę mszę z modlitwą o uzdrowienie tam na Sienkiewicza w Łodzi, który założył Mocnych w Duchu i był takim prekursorem Odnowy w Duchu Świętym w Polsce. Te podręczniki zawierały tylko świadectwa z tych mszy z modlitwą o uzdrowienie. Mówi: Agnieszka, musisz to wszystko przeczytać. I Agata zgodziła się przeczytać jedną książkę. Ale po powrocie na przepustkę z tego szpitala spotkaliśmy się i modliliśmy się tak jak nam podpowiadano, tak jak nas uczono na tym seminarium. Położyliśmy na Agnieszkę ręce i każdy się modlił tak, jak potrafił. Była też modlitwa w językach. I w pewnym momencie jednomyślnie wszyscy zaczęliśmy dziękować za cud uzdrowienia Agnieszki. Nie wiedzieliśmy, że on się dokonał, że Jezus uzdrowił Agnieszkę, ale w serce pałało dziękczynieniem, które żeśmy wypowiadali. Agnieszka pojechała po przepustce do szpitala, lekarze nie znaleźli ani jednej komórki rakowej. I za to wszystko chwała Jezusowi. On żyje, tutaj jest pośród nas, obecny i czyni wielkie cuda. Myślę, że ważnym też takim momentem, doświadczeniem jest dla nas, dla naszej rodziny cud, o który prosiłem Maryję. Nasza Marysia jest taka bardzo Maryi. Dowiedzieliśmy się, że jest z nami już, że jest w łonie mamy 15 sierpnia. Później przez kolejne uroczystości maryjne coś tam się w jej życiu działo. Urodziła się w uroczystość Zwiastowania Pańskiego i ja na korytarzu w szpitalu miałem takie nieodparte pragnienie, takie trochę nerwowe modlitwy, nieustannej modlitwy na różańcu za Marysię. I nie wiedziałem tak naprawdę, co się dzieje. Okazało się, że przy narodzinach Marysia nie mogła złapać oddechu. I to jakby trwało, taki stan. Ona była cała sina, położona w inkubatorze. A ja biegałem tam za tym jeżdżącym wózkiem wszędzie z różańcem w ręku i modliłem się do Maryi o cud. Prosiłem Maryjo
weź Marysię na ręce, bo ja nie mogę tego zrobić teraz, ale ty możesz. I kiedy tak się modliłem, wyszła pielęgniarka z tego pokoju i w tym momencie mnie swoją wolą, mnie swoim pomysłem, moje ręce wyprostowały się nad tym inkubatorem i wypowiedziałem słowa w imię Jezusa: dziewczynko, mówię ci, oddychaj. I w tym momencie Marysia zaczęła oddychać. Od razu zaróżowiła się i za chwilę pielęgniarka, jak weszła zdziwiona, powiedziała, że w takim razie będzie można już zanieść mamie i za chwilę Marysia wylądowała w ramionach mamy. Za to bardzo dziękuję naszej najkochańszej matce. I na zakończenie chciałem powiedzieć, że proces beatyfikacyjny trwa ojca Józefa Kozłowskiego, jezuity. Można zajrzeć tam do jezuitów w Łodzi, ale też można uczestniczyć na przykład w nabożeństwach przez internet. Jest specjalna modlitwa do ojca za wstawiennictwem ojca Józefa Kozłowskiego i warto. Myśmy teraz dostali taką łaskę potwierdzenia, że te modlitwy do ojca Józefa są wysłuchiwane z taką uwagą pilną. Organiście z Niemy Słowa w rodzinie, dziewczynka właśnie w wieku Marysi oblała się wrzątkiem, cały brzuszek i oko. No i sytuacja była bardzo skomplikowana. Lekarz zastanawiał się tylko nad przeszczepem całej skóry z brzuszka. Nie wiem, 2 miesiące się modliliśmy. Teraz jak się widzieliśmy w piątek, Pan Jezus przynaglał, żeby zapytać organistę o małą Jagódkę. No więc się zapytałem. Nie ma śladu. Lekarze i wszyscy są w szoku. Cud. Jest to cud. Nie ma śladu po tak silnym poparzeniu. I za to wszystko chwała Jezusowi. Tę mszę z modlitwą uzdrowienie z Sienkiewicza można obejrzeć w internecie. Można tak uczestniczyć i doświadczyć uzdrowienia. Ja oglądałem taką mszę. Uczestniczyliśmy z żoną, będąc właśnie tam na Dolnym Śląsku. I w pewnym momencie świecka osoba, która taką modlitwę o uzdrowienie prowadzi, powiedziała, że przed komputerem, przed internetem uzdrawiany jest w tym momencie mężczyzna z astmy. Wszystkie szczegóły powiedział o mnie i o mojej chorobie ten człowiek. Więc odwróciłem się tylko do żony, powiedziałem, to ja. Jestem zdrowy. I od 4 lat jestem zdrowy, a byłem bardzo, bardzo ciężko chory. Astma nie dawała mi żyć. Do tego stopnia, że wyjście z domu bez inhalatora kończyło się zawsze pogotowiem, szpitalem, raz 3 dni pod respiratorem na ojomie. Od 4 lat nie pamiętam tej choroby. Nie pamiętam tych wszystkich leków, inhalatorów. Biegam godzinę. Bez żadnego ryzyka. Pływam w morzu. Także przetestowałem się na maksa. I to działa. Jezus żyje. Jest tutaj z nami. Uzdrawia. Zachęcam. Były rozdawane na poprzedniej mszy. Może teraz też będziemy mogli rozdać takie wizytówki, które nam daje modlitwa w drodze. To jest jezuickie dzieło. Tam jest adres strony i aplikacji na telefon. Można słuchać sobie codziennie Słowa Bożego. Jezuici opowiadali to w ten sposób, że nie mamy czasu w życiu posłuchać Pana Jezusa, a On rzeczywiście działa przez Słowo Boże, bardzo mocno interweniuje w nasze życie. I tak zachęcają do tej aplikacji. Włączyć ją nawet, kiedy prasujemy, nie wiem, jedziemy samochodem, kąpiemy się, to może niebezpiecznie, ale po prostu dać szansę wejścia Jezusowi w życie. I my korzystaliśmy z tego. Korzystamy cały czas po Aniele Pańskim, włączamy zawsze rodzinom, bo tu jest taki komentarz w formie takiej krótkiej, prowadzonej medytacji nad Słowem Bożym. To jest bardzo owocny czas. Napisaliśmy też tutaj adres strony fundacji, naszej fundacji, którą staramy się działać, posługiwać, jeździć i opowiadać o tych cudach. Tam jest link, na środku wyświetlona jest ekran z poprzednimi mszami i zaproszenie
do uczestnictwa obejrzenia kolejnej mszy z modlitwą uzdrowienia, ostatni poniedziałek miesiąca i niedziela poprzedzająca. Zachęcamy. Za wszystko chwała Jezusowi. Szczęść Boże.